zaangażowanie, życiorys, praca, poświęcenie dla ojczyzny. Dla tej ojczyzny dużej, wielkiej, Polski, ale i także dla ojczyzny regionalnej zasługuje na najwyższe uznanie i wdzięczność od całego województwa podkarpackiego, od wszystkich jej mieszkańców. Jej życie i działalność jest świadectwem niezłomności, bohaterstwa i służby niepodległej Rzeczypospolitej. W 11 samorządów, bo jest takich 11 bliźniaczych uchwał, dotyczy przekazania zadań realizowanych na wojewódzkich drogach samorządom, które pozyskały duże środki, trzeba powiedzieć, w ramach ostatniego naboru Polskiego Ładu. To są kwoty od 1,5 milion, 2, nawet do 5 milionów złotych na te inwestycje. Razem to jest ponad 25 milionów, które to trafią na drogi wojewódzkie, ale wnioskodawcą, bardzo istotne, chcę to podkreślić, były samorządy gminne. Prawie 84 miliony złotych przesuwamy z tegorocznego budżetu na przyszły rok. Dotyczy to inwestycji drogowych. Szczególnie dotyczy to inwestycji drogowych związanych z remontami na drogach bieszczadzkich. Nie oznacza to, że skreślamy żadną z inwestycji, przesuwamy tylko realizację na przyszły rok, ale też wprowadziliśmy nowe pozycje do budżetu. Na wakacjach tego roku przeglądnęli każdą inwestycję. Zrobiliśmy kilka zarządów województw na ten temat pod kątem, czy uda się je w sposób realny już konkretnie zrealizować w terminie. Napotkało kilka tych inwestycji, napotkało na bardzo poważne utrudnienia. Efektem tego przeglądu jest to, że kilka z tych inwestycji zostanie przesuniętych, jeśli chodzi o realizację, ale nawet nie o realizację, tylko o wydatkowanie środków na przyszły rok. Po prostu będzie lekki poślizg w realizacji.